To jest telewizja w Polsce, wieczorne podsumowanie dnia w centrum wydarzeń. Marcin Wikło, zapraszam. Popłyną pieniądze z Brukseli, tak obiecała Ursula von der Leyen, popłyną, mimo że żaden kamień milowy nie został spełniony. A może został spełniony? Tak czy inaczej, nie ma się co dziwić, że polityków koalicji obywatelskiej pytają o to dziennikarze bardzo różnych mediów. Jakie wypełnił rząd kamienie milowe? Donalda Tuska. Odsunął Prawo i Sprawiedliwość. Od to nie władzy. był kamień milowy. Nie, pani redaktor, ale tak naprawdę to jest gwarancja wypełnienia tych kamieni milowych. Bo tu chodzi o to, czy Europa ma zaufanie do wypełnienia tych kamieni mm. milowych. Myślicie Państwo, że ludzie są jakoś tym rozczarowani, zawiedzeni, a może dostają dokładnie to, czego chcą? Popatrzmy na badanie CEBO z Centrum Badania Opinii Społecznej i najnowsze badanie na prowadzeniu Koalicja Obywatelska bez zmian 29%. Prawo i Sprawiedliwość traci dwa punkty procentowe, 22%. Trzecia droga plus 4 na 15. Wskoczyło Konfederacja to 11%. Lewica nieznacznie traci i ma 7% poparcia. Pytanie na kandydata której partii lub Grupowania głosowałaby pan pani w wyborach do Sejmu, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę. A na antenie ukradzionej telewizji TVP Info pojawił się dawno niewidziany gość, redaktor naczelny Gazety Wyborczej Adam Michnik i uraczył nas taką oto mądrością posłuchajmy. Jakiekolwiek porozumienie jest możliwe tylko wtedy, jeżeli się zgodnie uzna reguły demokratycznego państwa prawa. I tu trzeba przyznać, to jest zasadnicza różnica między Kaczyńskim a Jaruzelskim. Jaruzelski w 89 roku uznaje nowe reguły gry. Jako prezydent on je uznawał, a, a, a Duda nie uznał. Każdemu trzeba życzyć dużo zdrowia, więc panu Adamowi też dużo zdrowia życzymy. A w studiu telewizji w Polsce Jan Józef Kasprzyk, były szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dobry wieczór, panie ministrze. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Trzeba człowiekowi życzyć zdrowia, prawda? To z całą pewnością, ale miłość Adama Michnika do Wojciecha Jaruzelskiego tutaj też wyrażona, ma swoją długą tradycję. Przypomnijmy ten film, który nie mogliśmy z przerażeniem obejrzeć, kiedy. W noc, w rocznicę stanu wojennego, Adam Michnik obciskuje Jaruzelskiego, który w ogóle tym obciskiwaniem jest wręcz zażenowany, mówiąc, że go kocha. Czyli kocha człowieka odpowiedzialnego za walkę z żołnierzami niezłomnymi w latach 40., odpowiedzialnego za. Antysemicką czystkę w wojsku w roku 1968, człowieka odpowiedzialnego za zbrodnie komunistyczne w latach 70. i 80. No, szczerze powiedziawszy, bardzo się dziwię i może faktycznie życzmy zdrowia. Redaktorowi gazetowi. Zasuwamy zasłonę nad tym, <noise> natomiast przejdźmy teraz do dyskusji o Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Pan minister skończył właśnie misję w tym urzędzie, tak delikatnie i elegancko to nazwę, ale czy to rozstanie z urzędem było rzeczywiście takie eleganckie? Znaczy przypuszczałem, że ono nastąpi wcześniej czy później, dlatego że koalicja 13 grudnia nie wyobraża sobie chyba prowadzenia takiej polityki historycznej i deklaruje to wprost. Mieliśmy zapowiedzi chociażby w kampanii wyborczej. Przywracania SB-kom SB emerytur, czyli nie wyobraża sobie takiej wizji państwa i polityki historycznej, jaką prowadził również Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Stało się to ostatecznie w miniony wtorek, niespełna tydzień temu. Donald Tusk na wniosek Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, która jako minister pracy i polityki społecznej nadzoruje urząd odwołał mnie z dnia na dzień z zajmowanego stanowiska ale poprzedziła to cała sekwencja zdarzeń i sądzę nie tylko ja zresztą, że to nie jest przypadek, że zostałem odwołany niemalże w przededniu Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, bo oto kilka dni przed odwołaniem otrzymałem zupełnie kuriozalne polecenie na piśmie od Agnieszki, Dziemianowicz bąk aby urząd, nie czcił, nie organizował żadnych uroczystości poświęconych jednemu z przywódców powstania antykomunistycznego na Podhalu czyli majorowi Józefowi Kurasiowi Ogniowi, oraz żeby Urząd do Spraw Kombatantów nie organizował czegokolwiek, co czci Brygadę Świętokrzyską Narodowych Sił Zbrojnych. Pani minister w wywiadzie rozwinęła myśl szerzej powiedziała, że nie ma Miejsca na to, aby czcić kolaborantów hitlerowców. No, Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych przez Mieczysława Moczara w latach 60. w głośnej takiej książce Barwy walki, była właśnie tak przedstawiana, a więc wracamy do narracji komunistycznej, przedstawiamy tak brygadę Świętokrzyską, tak sobie to wybra, wyobraża pewnie nowa ekipa rządząca. A jacy to byli kolaboranci, no tak się składa, że w mojej rodzinie dwóch wujów służyło w brygadzie Świętokrzyskiej. Jeden Zginął w walce z Niemcami, a drugi wraz ze swoimi kolegami wyzwalał 5 maja 1945 roku niemiecki obóz koncentracyjny, w którym SS-mani gotowi byli już podpalić baraki, w których przebywało ponad tysiąc kobiet, również Żydówek. I brawurowa akcja Brygady Świętokrzyskiej udaremniła ten fakt. I Brygada Świętokrzyska, która przedostała się na zachód, spotkała się po latach z generałem Stanisławem Maczkiem, jednym z najwybitniejszych dowódców II wojny światowej. I on w Wtedy powiedział słowa, które podczas tej mojej ośmioletniej służby w urzędzie wielokrotnie przywoływałem podczas uroczystości poświęconych narodowym siłom zbrojnym. Otóż generał Maczek powiedział tak, do żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej: Wy mieliście rację walcząc i z Niemcami, i z Sowietami, i z komunistami. Oni wam. Tego nigdy nie darują. No i dzieje się to na naszych. Wielkie oczach. koło to wszystko zatoczyło i to rzeczywiście prawda. jesteśmy w tym miejscu. Panie Mistrze, ale o tej misji, bo pięknie pan to nazywa to swoje 8 lat pracy. Ja czasami widziałem to na własne oczy, bo, bo byliśmy z kombatantami, z bardzo już w podeszłym wieku mężczyznami w pewnych miejscach, w których oni walczyli, na przykład podczas II wojny światowej, Ancona, Loreto, czy też Monte Cassino. To były wzruszające momenty, żeby kiedy ci, te osoby tam przez mieszkańców tych, tych miast, Polacy, fetowali, Pani po prostu jak prawdziwi bohaterowie. To, to było takie taki rdzeń misji, prawda? Przywracać taką godność, czy też nieść tą godność polskiego żołnierza tam za granicą. Przede wszystkim przypomnieć światu, ile zawdzięcza Polsce i Polakom, że nie byłoby wolnej Europy, nie byłoby wolnego świata bez krwi polskiego żołnierza. Stąd robiliśmy takie podsumowanie. W ciągu 8 lat zorganizowaliśmy prawie półtora tysiąca uroczystości w kraju, ale i za granicą, gdzie wykorzystując fakt, że żyją ostatni świadkowie historii, Mogliśmy przypomnieć i często odkłamać historię tych ostatnich dziesięcioleci, pokazać polski wkład w drogę do wolności. Organizowaliśmy uroczystości na Monte Cassino, w Ankonie, w Bolonii, pod Fales w Arnhem, w Bredzie. To wspaniałe chwile, w których mogliśmy żołnierzy ostatnich drugiego korpusu polskiego czy pierwszej polskiej dywizji pancernej w wymiarze międzynarodowym i międzypokoleniowym w tych miejscach pokazać ale też organizowaliśmy wyprawy polskich sprawiedliwych wśród narodów świata do Izraela tak aby oni świadkowie historii mogli odwiedzić Instytut Jadwaszem organizowaliśmy uroczystości na kresach dawnych wschodnich Rzeczypospolitej w Lwowie Wilnie również uroczystości poświęcone zbrodniom dokonanym przez ukraińskich Latach, nacjonalistów na Wołyniu. No i oczywiście setki uroczystości organizowanych tutaj w Polsce od tych wielkich po te malutkie, które budują też świadomość lokalną tych małych ojczyzn gdzie, gdzie byliśmy. Ale to jeden, jeden jakby wycinek działalności. Drugi niezwykle ważny, to to, że wreszcie udało się Naprawdę zatroszczyć w sposób właściwy o podopiecznych Urzędu. Myślę tu zarówno o kombatantach wojennych. Podam to na przykładzie liczb Kiedy przychodziłem do Urzędu na pomoc dla kombatantów w skali roku było 10 milionów złoty. Teraz jest to około 300 milionów złoty. I wreszcie w czasie tych ośmiu lat zadbaliśmy nareszcie o działaczy opozycji antykomunistycznej i ludzi represjonowanych w PRL z powodów politycznych zrównując ich w uprawnieniach z kombatantami czasu wojennego ma pan taką obawę, że ta misja może zostać przerwana albo gdzieś, część przynajmniej tych pieniędzy przekierowana na jakieś inne bardzo ważne cele i osobie, te osoby znów gdzieś popadną w zapomnienie w biedę może nawet mam nadzieję, że nie ale jednocześnie jeżeli zapowiada się przywrócenie. Dawnych uprawnień emerytalnych, dawnym esbekom, a my wypracowaliśmy zasadę, że ofiara nie może być w gorszej sytuacji niż kat. Dając stosowne świadczenia emerytalne działaczom opozycji antykomunistycznej, to nie wiem, jak to jest do pogodzenia, nie tylko ze względów finansowych, ale przede wszystkim moralnych. A to jest czy to nie jest tylko plotka o tym przywracaniu tych upozarzeń SBK, bo to się o tym mówi, sprawdzaliśmy to jakoś pod dziennikarsko, no niby żadnych ustaw na razie nie ma, chociaż pewnie presja ze strony tego środowiska jest ogromna. Presja jest ogromna, bo ona już w czasie yy, słynnych wystąpień chociażby yy, mazguły się pojawiała ale y, przypomnę, że to jest jeden przecież z elementów programu Koalicji Obywatelskiej, z którym szła ona do n, wyborów, a podobno Koalicja Obywatelska dotrzymuje słowa. Myślę, że akurat w tym przypadku dotrzyma słowa. Panie a co będzie w ogóle z Polską Młodzieżą z tym w tym okrojonym programie historii? Pewnie za parę lat nie będzie się komu upominać o takie osoby, o których my teraz rozmawiamy, o tych kombatantów. Powiedzmy, że tych wojennych jest już coraz mniej, ale Solidaruchów wciąż jest tak, sporo, tak? I o nich też trzeba się troszczyć, też się trzeba upominać. Co, co, co za dzieci nam chce wychować ta szkoła Barbary Nowackiej teraz? Przede wszystkim wychować pokolenie, które jest pozbawione kodu kulturowego. Kodu kulturowego, który tworzy nas przez dziesięciolecia czy wieki nawet tworzy z nas wspólnotę narodową i wspólnotę państwową, bo kanon lektur szkolnych, zarówno języka polskiego, jaki podstawa programowa w nauczaniu historii, to jest nie tylko wiedza, którą młody człowiek otrzymuje, ale to też jest zetknięcie się z tym wszystkim, co jeszcze raz powtórzę, czyni nas wspólnotą, czyli Wpaja w nas, tworzy w nas ten kod kulturowy, który w zasadzie przez dziesięciolecia się nie zmieniał. Niestety pracowano w PRL-u bardzo, aby on został nadwątlony i niestety sukcesy komuniści na tym polu ponieśli. Ja mam tylko nadzieję, spotykając się z młodymi ludźmi choćby w tych ostatnich ośmiu latach, że polska młodzież, ta, która czuje naprawdę Polskę w sercu, będzie jednak odnajdywała ten punkt odniesienia w tradycji niepodległościowej, a z kolei może się okazać, że Polacy, również młodzi, to ludzie przekorni i będą Sienkiewicz'a czytać. Może nie z musu, ale właśnie z zamiłowania. No ta przekora. No na razie to widzę takie wahadło niestety po stronie tej koalicji 13 grudnia, że jak gdzieś dołożono, tak, tutaj po tej stronie patriotycznej i w trosce o historię, no to trzeba zabrać. Jak Instytut Pamięci Narodowej całkiem dobrze wziął się za to od sowietyzowanie polskiej przestrzeni publicznej, no to obcinamy budżet i to naprawdę znaczne pieniądze. To jest zupełnie drugi kierunek myślenia o Polsce, takie mam wrażenie. To prawda i dlatego też spór o to, kim byliśmy i jak miała wyglądać Polska po II wojnie światowej, jest sporem fundamentalnym. To nie jest tylko spór o żołnierzy wyklętych i formy ich walki, tylko o to, czy byliśmy po wojnie krajem wolnym, czy zniewolonym, czy warto było stawać po stronie dobra, czy też po stronie zła, albo służąc temu złu, jakoś się urządzić. Dlatego też uważam, że ta zasada wahadła, która teraz zaczyna niestety, bardzo działać, doprowadzi do tego, że może się okazać już w najbliższym czasie będziemy świadkami, wymazywania chwalebnych kart z polskiej historii i powrotu do tego co u zarania III Rzeczpospolitej było dość powszechne czyli próby, zrelatywizowania powojennych dziejów Polski pokazania, że w powojennym sporze o Polskę każdy miał rację to za poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej doskonale wybrzmiewało Przypomnę, że istniał już Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych a jednocześnie resort kultury wtedy kierowany przez Bogdana Zdrojewskiego gościem honorowym kongresu kultury we Wrocławiu czynił Zygmunta Baumana który jako oficer KBW zwalczał podziemie niepodległościowe tak to wyglądało i ta próba relatywizowania historii niestety powraca teraz ale jak mówią działacze niepodległościowi walka trwa. Oj, tak, mamy niespełna minutę, więc zapytam jeszcze o to, jaki będzie 1 marca w tym roku i w zasadzie od tego roku przez kolejne lata. Znów trochę schodzimy do podziemia. Może to już nie będą takie duże, efektowne yy, uroczystości, pewnie z, bez takiego namaszczenia państwowego, ale będą, prawda? Oczywiście, dlatego że tradycja żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych jest bardzo silna i nikt jej nam nie wydrze z serc i z umysłów. Będą to uroczystości w większości organizowane w wymiarze społecznym, chociażby o godzinie 12.00. 1 marca spotkamy się na łączce o 17:30 na placu Piłsudskiego. Spotkamy się w Muzeum Żołnierzy Wyklętych na Rakowieckiej, czyli będziemy robić to wszystko co czyniliśmy przed rokiem 2000. 11. a czy państwo na to pozwoli czy nie pozwoli czy patrzy łaskawie czy nie łaskawie to niech sobie, patrzy po swojemu Jan Józef Kastrzyk były szef urzędu do spraw kombatantów i osób represjonowanych bardzo dziękuję panie jeszcze za tę rozmowę Dziękuję panie, panie Toże <Szienisko>. dziękuję państwu. Szanowni państwo to jest wieczorne podsumowanie dnia jeszcze jedna polityczna rozmowa przed nami a potem już polityka na deser Krzysztof Fezet i Dorota Łosiewicz już na państwa czekają.